O, cześć wszystkim, tu Borek. Dzisiaj porozmawiamy sobie o produktach marki Psonic. Per cortesia, me lo ripeti ancora. Psonic. Mi scusi con me? Psonic. Un'altra volta, ma adesso vorrei proprio sentire la musica delle parole. Psonic. Sì, corretto. Jeżeli gracie w Verso wystarczająco długo, to pewnie pamiętacie, że kiedyś repliki miały często zawieszkę z napisem hop-up. To było w dawnych czasach, kiedy nie każda replika elektryczna była wyposażona w ten system. I choć sam nigdy nie miałem repliki bez hop-upu, to pamiętam opowieści, jak wielką przewagę dawało wprowadzenie tego systemu do replik airsoftowych. Na szczęście te dawne czasy mamy już za sobą. Obecnie wręcz wspinamy się na wyżyny tego, co można wycisnąć z naszych replik dzięki odpowiedniemu podkręceniu kulki w locie. Jednym z producentów, którzy stawiają na jak najlepsze osiągi airsoftowych gumek i dystanserów, jest włoska firma Psonic. I jeżeli dziwicie się, dlaczego Włosi ze wszystkich narodów Europy skupiają się na poprawie zasięgu replik, to pewnie nie wiecie, jakie tam są limity. Otóż repliki sprzedawane w tym kraju nie mogą mieć więcej niż 1 joule mocy. Dla nas w Polsce to niewyobrażalne. Jak mamy grę w formacie CQB z takim limitem, to kręcimy nosem, bo już od jakiegoś czasu przyjął się limit 1-2 joule, a tam każda replika. Niewyobrażalne. Na szczęście ludzka pomysłowość nie zna granic i tam, gdzie nie można działać brutalną mocą, pojawiają się innowacje. W dzisiejszym filmie chcę Wam pokazać kilka produktów tej firmy. Nie będziemy zagłębiać się szczegółowo we wszystkie, ale sprawdzimy sobie, jak działają na nich moje repliki. To powinno Wam pomóc w wyrobieniu sobie opinii, czy należy stawiać na produkty Psonic, czy jednak nie. Jak widzicie, miałem okazję sprawdzić kilka produktów opisywanej dzisiaj firmy. Możemy ich ofertę podzielić na następujące grupy. Gumki hop-up, zestawy AirHop oraz części. Sprzedałem też produkty innych producentów, np. komory hop-up oraz okulary ochronne, ale to temat na inny film. Produkty firmy Psonic przychodzą do nas w niewielkich kartonowych pudełkach. W zależności od konkretnego produktu w środku znajdziemy albo same części, albo dodatkowo niewielką papierową kopertę na drobniejsze przedmioty. Warto wspomnieć, że gumki hop-up tego producenta sprzedawane są zarówno do replik AEG, jak i do gas blowback. Jest też linia dedykowana do pistoletów elektrycznych. Gumki Psonic Upgrade są wykonane z autorskiej mieszanki tworzyw gumowych. Są częściowo przezroczyste. Mają specjalne żebrowanie w części bliżej wylotu rufy, które uszczelnia ich połączenie z komorą hop-up. W środku zastosowano różne konstrukcje łatek w zależności od konkretnego projektu. Gumka Matrix X ma łatkę w kształcie, który producent określa jako trójząb. Z kolei gumka Tho R ma spłaszczoną łatkę. W ofercie znajdziemy także niebieskie gumki flat. Są one zwykle częścią zestawu do AirHopa, ale można je też kupić osobno. Dystansery na pierwszy rzut oka wyglądają jak znane już od dawna rozwiązania typu flat hop. Warto jednak wspomnieć, że występują w dwóch rodzajach, dłuższym i krótszym. Kupując gumkę Psonic, dostajemy do niej także dystanser. Dla gumek Thor będą dwa w różnych rozmiarach, dla gumek Matrix jeden. Zestaw AirHop tego producenta zawiera łatkę, dystanser, gumkę oraz specjalną taśmę do naklejenia łatki na lufę. Gumka w tym zestawie ma całkowicie płaską konstrukcję w środku, co umożliwia zamontowanie jej na lufie z łatką AirHop. Ramiona dystansera wykonane są z plastiku. Ten do replik VSR przychodzi do nas oczywiście z dystanserem, który osadzamy w specjalnym wgłębieniu. Ramię dedykowane do replik AR-15 ma konstrukcję ze specjalnym ruchomym elementem dociskającym dystanser. To w teorii pomaga w równomiernym rozłożeniu nacisku. Jeżeli montowaliście kiedyś gumkę hop-up w swojej replice, to produkty Psonic nie powinny stanowić dla Was żadnego problemu. Warto pamiętać o tym, że ich gumki pasują dość ciasno do komór hop-up, dlatego polecam nie żałować im olejku silikonowego. U mnie zarówno repliki AEG, jak i pistolety na Gringas czy też Snajperka przyjęły produkty Psonic bez żadnych problemów. Ten materiał nie jest dokładną instrukcją, jak zamontować opisywane gumki. To temat na osobny film, by w pełni oddać ten procent dla każdej grupy produktowej. Jeżeli potrzebujecie pomocy, to sprawdźcie sobie materiały na stronie producenta. Znajdziecie tam instrukcje obrazkowe, które poprowadzą Was przez ten proces dokładniej niż mogę to zrobić w krótkim filmie. Czas na testy strzeleckie.
Najpierw replika AAP-01 z mocą 1 Joula. Tutaj strzały na 15 metrów. Warto wspomnieć, że nie miałem przyrządów celowniczych, bo ich miejsce zajęła kamera. Następnie przeszedłem na 30 metrów. Strzelałem z kulek 0,30 g Spezna Arms Edge. I na koniec 40 metrów. Kulki chciały lecieć dalej, ale nie byłem w stanie się wcelować. Następnie replika Spezna Arms Edge. Zaczynałem od 30 metrów. Replika jest pod limit leśny, ma niecałe 1,9 Joula. Następnie 40 metrów. Na 50 metrów też nie ma problemu trafić. Amunicja tutaj to kulki 0,36 g Rocket Platinum. Podobnie jest na 60 metrów, również nie ma problemu z trafieniem. W środku repliki zestaw Airhop Opt Psonic. Maksymalnie udało mi się trafić cel na 70 metrów. Ostatnia była replika Spezna Arms J04. Zacząłem znowu od 30 metrów. Replika strzela z mocą około 1,9 Joula. Ma zainstalowaną lupę Maple Leaf oraz zestaw Airhop od Psonic. Na 40 metrów też nie ma problemu trafić. Amunicja to znowu kulki 0,36 Rocket Platinum. Następnie 50 metrów. Dalej nie ma problemu trafić. Podobnie jest na 60 metrów. Siedemdziesiąt metrów to znowu maksimum możliwości. W dużej mierze dlatego, że nie widziałem jak lecą kulki i nie byłem pewien czy dobrze celuję. Fabrycznie przy mocy około 1,3 Joula replika strzelała na około 50 metrów. Teraz, po zwiększeniu mocy i po zainstalowaniu Airhop Psionic, mamy około 20 metrów więcej. Tutaj parę ujęć z realnej strzelanki z repliką wyposażoną w produkty Psonic. Żeby utrudnić jej zadanie, użyłem tego dnia kulek Spezna Arms Core. Jak widać, lecą one w miarę prosto i nawet udało się kogoś trafić. Od kilku lat oferta gumek Hop-Up rozwija się całkiem dynamicznie. Trudno jest jednoznacznie polecić jakieś rozwiązanie. Jest duża szansa, że na pytanie o dobrą gumkę do repliki dostaniecie tyle samo odpowiedzi, co osób, które zapytacie. Niestety, nie ułatwię Wam życia. Moim zdaniem Psonic to kolejna firma warta uwagi. Polecam ją zwłaszcza, jeżeli chcecie spróbować po raz pierwszy zamontować sobie Airhop w replice. Z ich zestawem dostajecie wszystko, czego potrzeba, gdy już macie odpowiednią lufę, no i oczywiście replikę. Kupując gumkę opisywanego producenta, dostajecie też dystanser. To spore ułatwienie, zwłaszcza dla początkujących serwisantów bez zaplecza części lub dla osób przerabiających repliki na swój własny użytek. Ja jestem zadowolony z produktów Psonic. Odczuwam poprawę działania moich replik. Nie zapomnijcie sprawdzić mojego Instagrama po więcej materiałów z opisywanymi produktami. Zostawcie też subskrypcję tutaj i na koniec dzięki za oglądanie mojego filmu. We ever dared you.